obrazie żydowskim zostanie wykonane dzisiaj w czasie drugiej mszy świętej korony na stronie Jezusa i Bożej Nałoży ksiądz kardynał Stanisław. Będzie miało miejsce po homilii i będą wszyscy mogli być świadkami tego wydarzenia, biorąc udział we mszy świętej. Korony są przygotowane i przygotowany jest również sposób umieszczenia ich, prawda, na obrazie, tak żeby obraz nie został w żaden sposób zniszczony poprzez nałożenie koron. Więc wszystko zostało zadbane o to, żeby obraz zachował swoje piękno, a jeszcze bardziej zostanie to piękno pomnożone poprzez nałożenie tychże koron. Także obrzęd liturgiczny wraz z modlitwą i, prawda, gestem nałożenia koron jest przygotowany i wszystko będzie miało miejsce właśnie podczas mszy świętej, a potem obraz zostanie tutaj w procesji przeniesiony do sanktuarium, do bazyliki świętej Anny. Jeszcze dopytam, a jaki jest los tych koron, które zostały zdjęte? Gdzie one trafią? Co się z nimi będzie działo? Korona te zostają w muzeum, te, które będą. Są ciągle koronami otwartymi, można by tak powiedzieć, przy każdej możliwości mają tą formę, będą miały zmianę, że każde zaczepienie koron będzie w takiej samej wersji, nie będzie zmieniana forma zaczepienia koron, czyli bezinwazyjna niż na obrazie. Także w każdej chwili, przy jakiejś innej okazji, w tym sensie podkreślając też ich obecność, bo te obecne korony, które były do dnia dzisiejszego, to jest wierna kopia oryginalnych koron, nie? Myślimy, że już jakieś gdzieś możliwości ze zgody księdza, tutaj biskupa miejsca, te korony pewnie na jakiś okres czasu będą mogły też powrócić na stronę Matki Bożej Pana Jezusa. Także one nigdzie nie wybywają, nic się z nimi innego nie dzieje, zostają dalej w takiej wersji, w jakiej były poświęcone, w takiej są przechowywane z całą godnością, tradycją, jako korony, które były na stronach dzieciątka i Matki Bożej. Jak będzie kolejna okazja, jakiś kolejny jubileusz, kolejne święto, to znowu być może ci, którzy kochają Matkę Bożą, będą chcieli złożyć jej dar z tej okazji i znowu będą chcieli nowe korony, prawda, przygotować i ofiarować. Bo myślę, że to jest takie bardzo naturalne, że są jubileusze, nawet w rodzinach, prawda, to chcemy kogoś, kogo kochamy, chcemy honorować, chcemy mu coś przekazać, coś dać, takiego pięknego, szczególnego i my też chcemy Matce Bożej w tych okazjach, które mamy, prawda, teraz mamy 300 lat od pierwszej koronacji, też to jest taki nasz dar ludzi wierzących, kochających Matkę Bożą, to jest ten dar, którym chcemy ją obdarzyć, dzisiaj zostanie tym darem od nas wszystkich obdarzona i te korony zostaną założone, a te, które były, zostają w dalszym ciągu, prawda, i każdy mógł zobaczyć, jakie już dane Matka Boża tutaj otrzymała. Jeszcze chciałem zapytać się w ekscelencji, jakie są wrażenia, przepraszam, estetyczne, czy raczej nie to, że się nie podobają, ale jakie wrażenia wywołują? To znaczy te korony? Tak. O, to witam, ten sam przygotował projekt, przedstawił i wychodzi. Dla mnie ważne to jest, że te korony poświęcił papież. To nie jest wyznaczone. Dlatego się zdarza, że papież święci korony, tym wypadku poświęcił papież w obecności dla biskupa. To było 3 sierpnia. Tak, jak znam trochę historię obrazów próbowanych, często te cudowne obrazy są w
poświęcane przez papieża do Chrystusa. Ten związek to byłoby obrazem osoby, która dedykuje tę koronę Matce Najświętszej. Już nie daje się byle komu koronę. Korony otrzymały, były koronowane królowe. Dla nas Matka Najświętsza jest królową i źródłowym, dlatego te korony mają ten charakter duchowy, a jeszcze tym bardziej, które zostały poświęcone przez Matkę Świętego Franciszka. To jest jego obecność w jakimś sensie poprzez legata. Legat, który on nie wywołał. Natomiast to jest jakaś duchowa obecność, już jest listy piękny, właśnie przyrządzony do czytania. Gdzie papież na razie mówi, że bierze udział w tych uroczystościach i jest nieznany. Jak został ukradziony koronę Matce Bożej w Cesarskiej, trzeba było na nowo ukoronować obraz do Matki Bożej Cesarskiej. Od razu sam chciał przyznać tę koronę na swoją górę. Biskupi, jedni o tym, jaka jest, jaki jest zamiar cara, poprosili papieża, żeby on został kierował tej koronę i papież przysłał tej korony do Lorda Jasnogóra. Najpierwsze korony też były od papieża. Pierwsze. Żeby cara nie chciał przysłał. Jeszcze teraz mamy zrażę. Księże kardynale, księże biskupie, czy prowincjale, czy pustoszu, bardzo dziękuję za poświęcony czas mediom. Państwu dziękuję też za przybycie, za to, że mogliśmy się tutaj spotkać.